Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale KozaFC w serii oczywiście KozaFC. Dziś czas na paczkę z gwarantowanym totsem Bundesligi, czas na paczkę z gwarantowanym totsem jakimś tam, ponieważ nie wiem jak to, znaczy nie wiem co trafimy, no bo to są różnego rodzaju totse możliwe do trafienia, więc mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów. Tak, wiem, nie ma Kozinio, będzie Kozinio, spokojnie, dajcie mi jeszcze chwilę. Jak widać, niedobory czasowe są tak duże, że wpadłem tutaj jeszcze, musiałem się umyć po treningu, jeszcze mam mokre włosy, no a już wybija godzina 19, więc trzeba nagrywać, żeby trafić, mam nadzieję, kogoś ciekawego. Jeśli chodzi o te totsy Bundesligi, to mamy właśnie pierwszego, Boniface, bardzo fajnie, przyda mi się do składu jako rezerwowy, więc cieszę oczywiście to trafienie. To co, back to back tots? Niestety nie, Hugo Lloris. Natomiast słuchajcie, przejrzałem sobie te totsy Bundesligi, powiem szczerze, nie wiedziałem, że Grimaldo kosztuje takie pieniądze. Chore pieniądze. Tak samo teraz widzę cenę Frimponga, to są naprawdę gigantyczne kwoty za tych zawodników, więc no, trafienie któregoś z nich byłoby naprawdę spoko. Florian Wirtz też wygląda fajnie, aczkolwiek jego nie wiem, gdzie mógłbym umieścić w składzie. No, powiem szczerze, patrząc na tych zawodników, najbardziej sensownym dla mojej drużyny trafem pod względem zgrania byłby prawdopodobnie Upamecano, ale mówiąc realnie o piłkarzach, których chciałbym trafić, to chyba... Grańczaka, chociaż też nie wiem, jakbym miał go wrzucić do zespołu. Nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, są tocy, trzeba po prostu liczyć na kogoś ciekawego, że się trafi, a potem będę się ewentualnie zastanawiał, jak takiego jegomościa wrzucić do drużyny. Oczywiście cały czas wydaje mi się, że dostępny jest Cristiano Ronaldo, więc ewentualne trafienie Portugalczyka sprawiłoby, że wtedy to bym miał zagwozdkę, jak ten skład poukładać, bo wiecie, jak trafiamy takiego Girasiego, czekajcie, okej, jak trafiamy takiego Girasiego, to nie jest ból głowy, nie? Ale jak trafiamy takiego Cristiano Ronaldo, no to już wypadałoby go do składu wrzucić. Dawajcie znać, jak tam wasze szczęście w paczkach, słuchajcie. My lecimy teraz z pikami 1 z 4, 83+. No i powiem szczerze, liczyłem, że tutaj co pik to toc, a tak na razie nie wygląda ta sytuacja. Tu nie mamy toców. Mamy Gabriela, którego toca posiadam i gra mi się nim świetnie. Zresztą zrobiłem kwali do Food Champions. Mamy Jadona Sancho, bardzo dobrze, to nie jest karta najdroższa, natomiast jego nawet gdzieś do składu może bym mógł wrzucić. W ogóle pisaliście o ewolucji, którą mógłbym zrobić pod Gabriela. Ja muszę zobaczyć, musimy się nad tym zastanowić, bo to jest piłkarz, którego lubię, mam go w składzie, no i chciałbym, żeby był lepszy, bo rzeczywiście on troszeczkę ma momenty, w których no nie dowozi i to niestety czuć. Przydałoby się jakieś dodatkowe playstyle i tak dalej. I przydałby się dobry kabel od internetu, no bo ja nie mam pojęcia, co się tu dzieje z tym. Bo też nie umiem zlokalizować przyczyny tych rozłączeń, czy przyczyną jest kabel sam w sobie, wyjście z routera, z którego kabel wychodzi, znaczy no jakby, że jest router, jest dziura w routerze na kabel i czy to jest to, czy to jest najgorszy scenariusz, czyli wejście na Ethernet w konsoli. Nie wiem, muszę to sprawdzić, jestem na etapie badania, ale jak widzicie, jeszcze nie przyniosły te badania efektów. Natomiast wracając do tematu i tego, że zagrałem kwali Food Champions, no zobaczymy, czy uda mi się zagrać ligę weekendową, no bo zwykle jak gram sobie w niedzielę po południu, tak wypada mecz Arsenalu z Manchesterem United, więc no zobaczymy, jak to będzie. Powiem szczerze, tak jak sobie przysiadam ostatnio do tej gry raz na jakiś czas, to są momenty, kiedy nie sprawia mi ona absolutnie fanu, ale są momenty, kiedy tak sobie myślę, ej, nie jest najgorzej. Zwykle te momenty są moje pierwsze 10 meczów Food Champions, a potem wszystkie inne przegrywam. Tymczasem, słuchajcie, tych brązowych paczek na razie nie będziemy otwierali, nie będziemy się nimi męczyli tutaj. Otworzymy wszystko oczywiście, co złote i co potencjalnie ciekawe. Natomiast, w tych ostatnich, w zasadzie dzisiaj, kiedy właśnie troszkę pograłem, tam jakieś rzeczy mi powpadały, wiecie, zadania, nie zadania, wiecie jak to jest, to powiem szczerze, to co mnie bardzo rozczarowało, to tych paczek z jakimiś tam plusami było naprawdę dużo i ani jednej karty Team of the Season, nie? W sensie, tak, nie wiem, wracam pamięcią sobie do tych lat poprzednich, do tego jaki vibe miały, te eventy, no nie? I ja też zdaję sobie sprawę z tego, że te wspomnienia są zakrzywione po prostu też poprzez młodość trochę. Zobaczmy najpierw teraz, kto to będzie środkowo obrońca. Jonathan, tak, nie. To jest...
Anton, oczywiście, że tak, no przecież ja wiedziałem, że ja go trafię. A bo on tu jest jeszcze schowany na tej liście zawodników. Okej, okay, 29 tysięcy, oczywiście, że nam się przyda do paczki z gwarantem chociażby, więc jakby nie narzekam, fajnie, że to co trafiamy. Ale wiecie, zawsze te wspomnienia lat, kiedy było się młodszym, mają dużo większy ładunek emocjonalny i myślimy sobie, o, że kiedyś to było trochę, nie? Natomiast, no nie będę ukrywał, no że jednak mam wrażenie, że z tymi tocami kiedyś to było. Grindowało się na pewnych etapach, też te paczki brązowe, srebrne, trafiały się te karty, które naprawdę miały przydatność. Ja pamiętam, jakimi dziwnymi kartami się grywało z drużyn TOC i one były też bardzo często, mimo że nawet bywały tanie, to były takie, że chciało się ich używać, że człowiek chciał gdzieś po nie sięgać, a teraz tego zupełnie nie ma i tak naprawdę czaimy się na te najlepsze z najlepszych, ale też no, dziwne jest to uczucie, nie umiem do końca opisać tych emocji, które mi tu towarzyszą. Trafiamy natomiast środkowego pomocnika ofensywnego Totsa. No już był w ogródku, już witał się z gąską, ale przywitamy panią Kowalski. No i też sam fakt też dla mnie tego, jak te Totsy wyglądają pod względem porównania do kart Toty, to też będę cały czas o tym myślał, że mam Messiego, który dostał złotą piłkę, ja jakby abstrahując od tego, że jakby od samej tej nagrody złotej piłki, tak? To Leo Messi ma mniej playstyli niż ona na tej karcie Toty. Ma statystyki, szczerze powiedziawszy, patrząc na niektóre karty TOC, nie powiem, że przeciętne, ale umówmy się, nie wyrzucające z fotela, tak? I no tak to też nie powinno wyglądać, mam wrażenie, że tutaj bardzo się pomieszała i poplątała ta gra i pogubiła. I czy widzimy tu światełko z tunelu? Nie, więc po prostu płyńmy z tym, no bo co innego mogę robić. Zresztą no, jest to trzeci kanał, więc wolałbym oczywiście, żeby zainteresowanie było dużo większe, ale też te odcinki robię w 100% dla siebie, nie będę ukrywał tak naprawdę i oczywiście dla was, że jeżeli wy lubicie je oglądać, ale no wiecie o co chodzi. Przyznam szczerze, nie wiem czy ja mam tam jeszcze jakieś paczki złote i dlatego tutaj brniemy w te brązy. Nie robię tego z dzikiej przyjemności i chęci zarobienia jak najwięcej na tym filmie, w sensie nadal będzie miał powyżej 8 minut, więc spokojnie tutaj wiecie, wszystko będzie się zgadzało, natomiast czy my możemy tutaj przejść, bo powinienem jeszcze coś tam ciekawego mieć, wydaje mi się, ale mogę się już mylić, bo szczerze powiedziawszy, no nie pamiętam, więc jak najszybciej staram się tutaj przez to po prostu przebrnąć, żebyśmy mogli pójść dalej. Kurczę, no patrzę na tą kartę Xaviego Simonsa i naprawdę fajnie ona wygląda, nie wiem tylko gdzie ja bym mógł go umieścić. Spoko by było na przykład, gdyby już idąc też z tym, jak te karty wszystkie wyglądają, to żeby miały pełne zgranie wszystkie, to tak sobie myślę, że to by było, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę samemu gra zaczęła sobie tutaj już okres taki mocno ogórkowy, to naprawdę nie obraziłbym się na to, chociaż z drugiej strony realnie, no myślę, że tych kart zgraniowo pełnych i dostaniemy jeszcze całą masę, no przecież chociażby przed nami między innymi eventy osadzone, jeśli chodzi o ligę, przepraszam, o euro. Dobra, patrzę sobie na te paczki, czy jest coś, co chciałbym otworzyć, ale tych końców mam coraz mniej. Paczka Deluxe 10x84 troszkę mnie, no tak bym powiedział, też jeszcze ochłodziła szansa 16% na drużynę sezonu. No to jest absurd. Drużyna sezonu 16%, w niewymiennej paczce 69%. No kto by się spodziewał? 42% w paczce 88+. No to jest coś, no słabego. Zatem tamtym paczkom, szczerze powiedziawszy, powiem nie, bo nie widzę sensu. Jeszcze oczywiście podczas toców Premier League prawdopodobnie wtedy moje podejście byłoby inne, natomiast tutaj jestem zdecydowanie mniej zmotywowany. Słuchajcie, zrobiłem paczkę z TOC-em, zrobiłem tam daily login, więc tutaj chyba to jest paczka z daily login, tak mi się wydaje. Niestety nie jest na niebiesko, więc szybko pomijamy i czekamy na to, co będzie tu przed nami, choć trafiamy Bukayo Sakę. No niestety, nie mam go w wersji TOC, mam go w wersji selfie na Instagramie. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to sprawdzajcie koniecznie.
bo wleciała tam właśnie fota z Bukayo i z Leo Trossardem oczywiście, więc więc całkiem ciekawe nabytki do kolekcji. Zresztą muszę za niedługo zrobić selfie skład, bo wydaje mi się, że to jest ciekawy pomysł na film, biorąc pod uwagę, no, ile nazwisk naprawdę takich poważnych ze świata futbolowego udało mi się w swojej YouTube'owej przygodzie poznać. I to naprawdę muszę powiedzieć, że jak tak sobie ostatnio zebrałem to wszystko do kupy, no to te nazwiska brzmią, i nie tylko brzmią, ale są naprawdę poważne. Pytanie, czy zawodnik, którego trafimy tutaj, należeć będzie do tych nazwisk poważnych? Czy będzie to ktoś ciekawy? Flaga Niemiec, środkowy obrońca i niestety tego pana już znamy i mamy. Anton, zatem no niezbyt wysoko oceniony zawodnik. No nieprzyjemnie, nie fajnie, nie super, natomiast ja chcę jeszcze jedną rzecz w tym odcinku zobaczyć, a mianowicie ten skład. No tak naprawdę, no tutaj większość kart z mojej perspektywy jest nie do ruszenia, bo zarówno Havertz, Odegaard, no po prostu tych piłkarzy Arsenalu tu chcę mieć, no i co was będę oszukiwał. Natomiast chciałbym zobaczyć, słuchajcie, jeszcze bardzo szybko tę ewolucję, no bo o nich rozmawialiśmy i o nich mi pisaliście, że naprawdę warto, żebym się tym zainteresował, szczególnie właśnie w przypadku Gabriela Martinelliego. Martinelli, jest Gabriel Martinelli, no bo tutaj naprawdę chciałbym zobaczyć, czy jesteśmy w stanie tę kartę jakoś przerobić. Jesteśmy w stanie jego zwykłą kartę przerobić na Premier League TOTS. Okej. I wtedy ziomal dostaje 3 style gry. No muszę powiedzieć, że to wygląda, tylko czy ta Evo jest dostępna, tego przyznam szczerze nie wiem. Natomiast będzie miał wtedy 9-7 tempa, czyli więcej. 8-9 strzał, czyli więcej. 8-4, no pod każdym kątem więcej. No dobrze, zobaczmy tylko, czy te Evo są dostępne. Otwórz teraz. Nuklearne, okej. Ochrona TOTS plus, no ale tego nie potrzebujemy. No muszę naprawdę mocno posiedzieć nad tym. Ulepszenie TOTS Life, rozbudowa, jest TOTS Premier League, okej. Nie mam niestety tu Gabriela Martinelliego, no ale mogę go tutaj mieć. I co tu, trzeba dużo nimi pograć? Squad Battles, ale mogę go wrzucić sobie do Mistrzostw Food. To mogę polatać tym zwykłym Gabrielem Martinellim. No, przeżyję to. A taka karta, no to moim zdaniem naprawdę karta byłaby ciekawa, więc muszę się zastanowić na pewno nad tym i zobaczymy. Myślę, że jest to coś, co wydarzyć się może prędzej czy później. Tymczasem za dziś bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało i że wasze szczęście w paczkach było dużo lepsze od mojego. No bo tutaj, no, mogę mieć minę, jeśli chodzi o to, jak Cristiano, no tak średnio bym powiedział.